Witam ponownie. Dzisiaj jest drugi dzień walki z kompresorem. Całą noc, że tak powiem, myślałem, jak to zrobić, bo tego nie można wybić. I stwierdziłem, że tu obetnę kątóweczką dzisiaj. Ale to przykręcimy. Spróbuję przynajmniej kątóweczką poobcinać i mam nadzieję, że to wyjdzie. No, spróbujemy. Zaraz zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Pewnie to będzie przeszkadzać bardzo, no ale nie ma innego pomysłu, jak to wyciągnąć. Trochę się zakopciło, ale to nic. Będziemy następne cięli. O. I ostatni kawałeczek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tutaj. Sprawdzamy, wszędzie przecięta miedziuszka nasza. No i co? Próbujemy wybić. Zobaczcie, jak wychodzi teraz. Nie mam tu pojemniczka. No tak. No, gdzieś nie przyciąłem, nie dociąłem. I się sypie wszystko. Na razie tu. Miedziucha się sypie. Później będę zbierać resztę. Szukam pojemniczka, ale nie ma. Będę to powyciągać. Dobra, jestem, znalazłem pojemniczek jakiś tam mały. Żeby jak najwięcej miedziuszki odzyskać. Jeszcze nie podocinałem. Dobra. To za chwilę rozbierzemy tutaj. Każdy gram się liczy. I tak, podłogi pozbierałem. Teraz spróbujemy tutaj odzyskać wszystko, całą resztę plus to tutaj. Akurat jest z najlepszych chyba wirników. Łatwo wychodzi. Wszystko w oleju, nie zapieczone. Dobra. I teraz
teraz tak, mógłbym to dać jako mieć w cewkę za 20 parę złotych. No ale myślę, że się nie opłaca. No, metaleo jest 20 parę złotych, chyba 21. Jaki teraz jest myk, żeby zarobić więcej? Większość z was wie, domyśla się, wystarczy cały ten sznureczek porozcinać. Tak powiem, obrać mieć. Mam nożyk, bardzo ostry zresztą. Ureczek do kosza. Tu mi dziszka. Zobaczcie, wszystkie plastiki wyrzucamy. Pomalutku, pomalutku. Elegancko. Proszę, gdzieś coś trzyma. Wrzucimy. No i sami zobaczcie. W ten sposób parę minutę, można powiedzieć, już jest mieć w kategorii po 30 chyba 2 złote. Zaraz będę sprawdzać. Jeszcze to tylko do rozebrania. Audycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Tu też pewnie sznureczkami powiązane. Nasza miedziuszka. Szukasz porady? Zadzwoń 222 309 900 lub wejdź na Fundusz Sprawiedliwości gov.pl. Po reklamie. Całodobowy kontakt. Wszystko w tym oleju, jak jest, jest takie śliskie. 43 800 27 11 11 502 27 11 11. Kontakt małpa nasze FM. Teraz będziemy ważyć. Zaraz powyciągamy resztę śmieci. No i co? Tu nie chciało wyjść. No i pewnie nie wyjdzie. Dobra, to i tak idzie jako cały złom. Tu są kawałeczki jeszcze naszej miedzi. Mogłem tak wczoraj od razu zrobić. Byłby filmik od razu jeden. Dobra. Udało się. Teraz ładnie tu. Ładnie ważymy. Zaraz. I będziemy przystępować do podsumowania. Nożyk tylko schowam. O, prawie wypadł. Dobra, przechodzimy do podsumowania naszego urobku. Prawda, w 2 dni.
Jest uwaga. O, się wszystko odkręciło. Jest waga. No i dobra. I ważymy. Teraz złom. Tu wszystko podkładane ze złomu. Złomu mamy 7,8 kg. Po złotówce to jest po złotówce 7,83. Zobaczymy, co się doda. Odłożymy na razie na bok. Dobra, i nasza miedziuszka wysypiemy. Nasze miedziuszki jest 735 gram. 735 gram. I miedziuszka nasza jest, to już jest jako miks. Miks jest po 32,10 groszy, a cewka jest po 21,30, więc troszkę zyskaliśmy więcej. Już robimy 32,10. Już mamy 23,59 zł, czyli łącznie za całość 31,42 zł. Według mnie to jest dobra zapłata. Można to zrobić w jeden dzień na spokojnie. Myślę, godzinka nawet nie jest zrobiona. Zapraszam do oglądania innych filmów. Jak się podoba, łapeczka w górę. Jeśli nie, łapeczka w dół. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania pozostałych kanałów. Trzymajcie się.